Dzień dobry, to Jelbakis, to jest Workers and Resources Savage Republic i mam zaktualizowaną już grę, bo jeszcze dwa odcinki poprzednie były jakby na starej wersji, mimo tego, że nowa wersja już była, po prostu w dniu, w którym nagrywałem, aktualizacja wyszła, ale już właśnie jak skończyłem nagrania, to mi się wtedy na Steamie gra zaktualizowała, więc niestety tamte dwa jeszcze były przed. A teraz już mamy po aktualizacji i patrzcie, kurde to, ja wam coś pokażę, nie? Sobie tak pójdziemy tańszą opcją. Mamy dwie drogi. Pamiętacie, jak chciałem coś takiego połączyć, to zawsze było takie coś, nie? Teraz taki jeden klawisz trzymam, który jakby wraca do tego poprzedniego mechanizmu. No i zawsze mnie to strasznie denerwowało, że no dlaczego tu się robią takie dwa łuki zamiast taki jeden normalny tego. Szczególnie, że jakoś jak się... O, na przykład tutaj się robi taki łagodny i w ogóle, a tutaj się takie dwa. A teraz jak sobie puszczę shift, zobaczcie. Kurde. Moje te zostały wysłuchane. Znaczy, no pewnie nie tylko moje czy coś, ale no. Naprawili. Jeszcze teraz tak, jak się scrollem tutaj teraz jedzie, to można sobie jakby zwiększyć i zmniejszyć promień tego łuku, jeżeli coś tam nam przeszkadza, to ten... Bardzo fajne rzeczy, kurde. To samo oczywiście jest na torach, na ścieżkach. Ścieżki też w ogóle jakoś się tak... Lepiej teraz prowadzą, patrzcie, teraz taki łuczek można fajnie zrobić, taki tutaj ciaśniutki. Tutaj jakiś taki, tutaj też połączyć dwie ścieżki w ten sam sposób, bo to było z shiftem, tak było kiedyś, a teraz jest tak. Kurde, nareperowali, super. Jeszcze inne rzeczy to tak, mamy na przykład całkiem sporą ilość druta teraz, wszelakiego. Średniego napięcia linie są teraz 4 zamiast 3, ta ma troszeczkę zwiększoną moc. Jeszcze doszło coś takiego. Wygląda w ten sposób, proszę bardzo. Później mamy wysokie napięcie, tego już jest znacznie więcej, bo tak to mieliśmy tylko jeden słup, którego już teraz nie ma, co jest dosyć problematyczne, bo wszystkie linie do tego czasu, jak budowaliśmy, na przykład ta tutaj, jest z tych starych słupów. Jeżeli ja to gdzieś teraz tutaj odetnę i będę chciał połączyć z powrotem, to już się nie da, bo wycofali tego słupa i już tego nie ma, tego słupa, a linii nie wolno łączyć, innych słupów nie ma, nie można. I jest to poniszczone troszeczkę. I musiałem całą linię, która szła tam na granicę do tej Czernasowej, jak tam eksport kiedyś miał być tutaj gdzieś stąd. Stąd to. To musiałem wszystko odciąć. Tak, a to jest fabryka, o której zaraz powiem. Natomiast jeszcze co do aktualizacji. Tutaj jest taki dziwny słup, który jest absurdalnie niski. To jeszcze chyba jest do lekkiej poprawki coś, tak mi się wydaje. Bo tutaj na przykład te druty w środku wchodzą już w ziemię. Jakbyśmy sobie takie coś chcieli zbudować, to patrzcie, na jakiej wysokości są te druty, one są w ziemi już, także tu coś poszło nie tak. Chociaż widać, że tu fundamencik jest, że ten słup nie jest wciśnięty w ziemię czy coś, ale no to coś tu chyba nie, bo coś to chyba poszło nie tak. No w każdym razie mamy tych linii całkiem sporo, od 4 MW, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 18 MW. Na granicy teraz też możemy sprzedawać 18 MW też, zamiast 10, także troszeczkę więcej. No, a tych megawatów jest trochę więcej też dlatego, że na przykład możemy zrobić pierdzielony Czarnobyl. Czarnobyl, przepraszam, bo to czarnego. No, dokładnie. Mamy tutaj teraz w branży energetycznej elektrownię węglową, to już mieliśmy, no to takie coś, proszę bardzo. Ile tam? Skromne 1400 MW, proszę bardzo. No i teraz mamy elektrownię jądrową z pojedynczym reaktorem, takie dosyć srogie coś. Skromne 4680 MW. No ale mamy też elektrownię jądrową z podwójnym reaktorem i z tego co mi wiadomo, to wygląda niepokojąco podobnie jak wersja z Czarnobyla właśnie. Więc w sumie fajnie, postawimy sobie tutaj takie dwa. Czemu nie? No, także to produkuje nam daj 9360 MW. Jakby przypominam, że elektrownia węglowa 1400, a to 9360. No i mamy jeszcze do kompletu chłodnie kominowe. Czy w Czarnobylu były chłodnie kominowe? Znaczy pewnie tak, bo jakoś tam chłodzić trzeba było. Chyba? Czy rzeka tam chłodziła? Albo jedno... Nie wiem, ale... Nie pamiętam, nie zajmuję się zawodowo, okej, energetyką jądrową. Ja wiem, że pewnie połowa oglądających tutaj teraz już wali głowami w klawiatury z mojego jakby niedoinformowania, że jak to, taki ktoś bez podstawowej wiedzy może grać w taką grę, gdzie można zbudować elektrownię jądrową i on nie ma bladego pojęcia, o czym mówi. Jak to tak może? Powinni mu zabrać komputer.
Przepraszam, ale i tak sobie zbudujemy z wyjściami raczej w tamtą stronę, albo w tę stronę, nie wiem. Wyjść tutaj jest od zarąbania, jak też niskiego, jak i średniego, znaczy wysokiego napięcia, znaczy średniego, jak i wysokiego, o. Jest ich dużo. W zwykłej elektrowni są dwa, tutaj jest 2, 4, 6, 8, 9. Super. Oprócz tego oczywiście mamy cały przemysł nuklearny do kompletu. Mamy kopalnię uranu, mamy zakład wzbogacania uranu. Na szczęście są takie małe rzeczy dosyć, także spoko. Zakład przetwarzania uranu oraz produkcję paliwa jądrowego. I ta produkcja paliwa jądrowego, o ile chodzi na cały regulator jakby, także produkuje tam te 0,095 tony na dzień, tak elektrownia zużywa 0,08 tego tony, także... Tak powiedzmy, że powinna wyrobić z produkcją paliwa, jeżeli elektrownia chodzi na cały regulator. Natomiast jak ja sobie to zbuduję dwie takie, no to już by musiały być dwa takie zakłady. Ja sobie to potem policzę tam, ile tego trzeba wszystkiego. Też jakieś chemikalia są potrzebne i w sumie nic więcej, bo tu jest potrzebna tak ruda, znaczy tu robimy rudę uranu. Tutaj zużywamy rudy uranu dużo więcej niż tutaj produkuje na pracownika, a 100 pracowników, czyli 7,5. No to dobra, to jedna kopalnia na dwa zakłady wzbogacania. No jakoś tam sobie zobaczymy. Także spoko. A uran mamy akurat przykładowo tutaj, koło mojej fabryki samochodów. Tu jest całkiem spore złoże uranu i tu jest akurat pusto. Tu nawet, o, tu nawet od razu mógłbym postawić takie coś, także spoko. Tych złóż jest kilka, tu jeszcze chyba, o, tu jeszcze jest, proszę bardzo. Tutaj jeszcze jest złoże uranu. Rudę uranu bez żadnych przeciwwskazań można wozić po prostu wywrotkami. Więc jakby spoko. No, także to z nowości, które zostały wprowadzone. Pewnie o czymś jeszcze zapomniałem, pewnie coś jeszcze jest nowego, ale... Aha, wróć, linie przecież są. Także ja mam w tej chwili 330 linii. Tak jak też się wściekałem, że jakby modyfikując jakiś jeden przystanek czy coś, to muszę wyłuskiwać wszystkie pojazdy, które tam jeżdżą po nim, no to się zrobiły automatycznie teraz linie. Automatycznie, bo widać, jeżeli pojazdy miały takie same polecenia, to się automatycznie z tego zrobiła linia. Tu na przykład jeżdżą sobie kamazy ze stalą z huty do składu przy tej hucie tutaj. Autobusy też tutaj jakieś widzę, pasażerska linia na przykład. Tutaj sobie jeżdżą te czawdary, czy jak to tam się nazywało, po gdzieś tam Wira w Trzyżow, także spoko. No i trochę wygodniej tu zmienia polecenia. Też możemy pojazdy dodawać do linii, a nie jakby klonować polecenia z pojazdu. Będziemy sobie to robić później. Też co ciekawe, jest tutaj lista linii powietrznych oraz lista linii śmigłowcowych. Natomiast tego w grze jeszcze nie ma, no ale z tego co widać, to będzie. Lista linii wodnych też jest, ja nie mam na razie linii wodnych, mimo tego, że już można to robić. Można zrobić sobie tam suchy dok, gdzie będziemy produkowali statki. No i tam jakieś inne doki, porty pasażerskie, terminale. Tylko że te terminale są tak potężne. No jakby, no tu jest taka rzeczka tylko. Są takie dwa jeziorka, jakieś tam gdzieś jeziorko. Ale to jakby nie jest mi potrzebne w tej chwili do szczęścia. Może kiedyś sobie tu jeszcze coś zrobimy, chociaż nie wiem, bo już mamy 1990. Więc to już... No wiecie. Także tego. Teraz tak, co do rzeczy, które zrobiłem poza odcinkami, na przykład na live'ach. O, tu dobra, są truty. Myślałem, że nie ma tutaj kawałka. Drugą fabrykę samochodów. Tutaj produkujemy teraz Fiaciory. To się nazywało FSM Leszcie, bo robiliśmy tutaj maluchy na początku. Teraz się przerzuciłem na Fiaciory, żeby trochę różnorodności jednak było. Mam licencji parę kupionych. Kupiłem sobie tak na zapas, bo jakby niedługo się tutaj no to się skończy, więc już nie będą chyba dostępne do kupienia. A jak się je kupi zawczasu, to chyba można je produkować cały czas. Nie wiem. W każdym razie jest fabryka. Jest też tutaj oczywiście obok zaraz są zakłady mechaniczne, są wszelakie magazyny, składy tak rozplanowane, żeby wszystko ładnie się transportowało bez użycia tych wózków widłowych, bo one dosyć skutecznie ograniczają przepustowość jednak tych ścieżek. No i tu mamy lokomotywownię drugą i tutaj jest taka linia tramwajowa. Tak się zastanawiałem, czy nie zrobić na odcinku, ale jak już miałem live'a, no to zrobiłem na live'ie. Bo to dosyć żmudne było, no ale jest w każdym razie dostęp, znaczy dojazd pracowników do tej fabryki zrobiony. Jeżdżą sobie tramwaje całkiem skutecznie, tu jak widać 300 pracowników, 100 inżynierów prawie, tutaj 130 pracowników, także idzie bardzo ładnie. Tutaj jest zasilanie, ta linia jest kompletnie niezależna od tej linii kolejowej, nie jest nigdzie połączona. Jeżdżą sobie tutaj takie 105,
w podwójnym takim zestawie i jakieś takie LM68M. Nie mam bladego pojęcia, co to jest, nie jestem jakby w temacie też, także ten, ale 105, no to takie nasze, tam, te one, także to tam raczej jeszcze ktoś może kojarzyć, że coś takiego jeździło, albo nawet gdzieś jeździ pewnie jeszcze. No, także jeździ sobie coś takiego. Tu mamy takie krótkie te przystaneczki, no bo tu się zmieszczą te tramwaje. Tutaj powstało parę domków jeszcze. Tu jest też dojazd tak od tyłu do tej fabryki, tam jest od przodu, jest troszeczkę przedłużona ta dwupasmówka, tam za fabryczką się kończy. No, i potem sobie linia tu przechodzi tunelem pod tym. Tutaj mamy kolejny przystanek, tutaj parę bloków. Tu była fabryka torów, znaczy nie fabryka torów, tylko zakład budowy kolei. W ogóle blisko siebie te bloki tak stoją dosyć trudno. No, w każdym razie tutaj mieszkają bardzo ładnie pracownicy naszej fabryki samochodów nowej. No, tu mają przystanek, tu jest przystanek, no w końcu tramwaj, no to przystanki mogą być dość blisko, nie? O, tutaj akurat jedzie, widzę zwrot chyba maluchów z wiraw, bo tam już nie ma ludzi jakby wystarczająco wykształconych, żeby byli godni zakupu samochodu. Także wracają, tutaj też wracają. No, to jeszcze Łady, o, parę Ład też wyprodukowałem. Także Łady sobie będą, widzę, tam i nazad jeździły teraz po całej tej mapie, no trudno. No, tutaj potem sobie wchodzi, tutaj też modliłem się nad tym dość długo, nad tym rejonem, ale jest tak jak jest. No i tak, tutaj nie ma drogi, za to są tory, jest ścieżka. Tu przechodzą sobie takim zawijasem. I tu potem chciałem zrobić coś w rodzaju takiego deptaku z torami, ale jedyna możliwość, jak to zrobić, to było coś takiego, że zrobić tory i przerzucić przez środek ścieżkę i połączyć te wyjścia w taki sposób. Wygląda to dziwnie, ale jakoś powiedzmy, że jest. Tu jest kolejny przystanek, no i tutaj jest taka zawracajka. Tramwaje dojeżdżają do tego znacznika, tutaj cofają, tak odbijają się od tego właściwie śmiesznie, no i jadą z powrotem, także coś takiego zamiast pętli. Ewentualnie to kiedyś dalej będziemy ciągnąć, może nie. W środku miasta też zrobiła się dwupasmówka, powstała z takimi ładnymi tutaj topolami też jeszcze. Proszę bardzo. Tutaj z pierwszej osoby to pewnie nawet może fajnie wyglądać. To jest też stacja benzynowa kolejna. No, tu jest tylko teraz jeden taki jeszcze fragment drogi takiej jednojezdniowej, bo nie chciało mi się tych bloków tutaj usuwać, ani tego akademiku, a musiałbym go chyba też skasować, chociaż akademik może nie. Ale na pewno parking i na pewno jeden ten blok, także to na razie zostało. No, także tego. Słuchajcie, idę sobie teraz przygotować, ile ten gadalki, z 13 minut, ale wiecie co jest w update'cie i wiecie co... Aha, jeszcze poniszczyli mi w update'cie, kurczę, ścieżki. Kurczę, zobaczcie, na przykład tutaj miałem takie fajne ścieżki, takie strome, ze stacji tutaj na górę, na to osiedle, no i teraz już się nie da zrobić. Jedyna rzecz taka, która mi się podobała, może jako taka trochę niedoróbka to była, bo pod różnymi kątami można było te ścieżki robić. A teraz też zbyt duże nachylenie, za stromo i już się nie da robić takich ścieżek. Poniszczyli mi, no. Tak samo tutaj jest takie połączenie, to tu już się nie da tego teraz zrobić. Ścieżki troszeczkę bardziej chyba wybaczają dalej niż drogi, ale i tak poniszczyli mi to i nie podoba mi się to. Nie lubię tego, że już nie mogę robić ścieżek, gdzie mi się podoba. No nic. No to co, kurczę, to ja bym może najpierw zacznijmy od kopalni uranu. Niech już się tego od paliwa jądrowego tam trochę nakopie może, albo co? Trochę to będziemy robić. Aha, i mam 63 miliony rubli na koncie i 10 milionów dolarów. Jakby ktoś jeszcze nie zauważył. Także ten, no to co, tutaj sobie zrobimy pierwszą kopalnię uranu. Kopalnie będą tutaj, cała reszta tych zakładów będzie raczej koło elektrowni gdzieś w pobliżu, żebyśmy raczej wozili tylko te rudę uranu jakoś w ciężarówkach, a reszta tam. I tak tutaj wiem, tu jest najlepszy taśmociąg na świecie. Wiecie, że ja to zauważyłem dopiero wtedy, jak nagrywałem ten przejazd tym kamazem? Dopiero wtedy zauważyłem, że tu jest taki taśmociąg, ale no hej. Gra mi na to pozwoliła, więc nie wiem, w czym problem, tak? Dobra, uwaga, koniec, skończył gadać w 14 minucie, świetnie, jak zwykle najlepiej. Dobra, tutaj gdzieś sobie zrobimy te kopalnie, tak najbliżej tej lewej strony. Proszę bardzo, aha, tylko do niej jeszcze pewnie będą musieli dojeżdżać ludzie. Aha, jeszcze coś zmienili w grze, dodali. A to akurat fajne jest. Między parkingami samochody mogą jeździć teraz dwukrotnie dalej. Mają chyba zasięg do 2 km, co i tak jest dosyć jakby zabawne, ale wcześniej był kilometr, teraz są 2 km, także zasięg parkingów jest zwiększony dwukrotnie. Więc samochody zaczynają mieć coraz więcej sensu w tej grze. A to zawsze spoko. Tak samo zresztą jest zrobione z dostępem pieszym.
Więc jest nawet opcja, że jakbym tu zrobił dobrą... Chociaż nie da, to już chyba za daleko będzie. Ale mają dostęp do tego parkingu tutaj po prawej stronie. To tak nie było jeszcze. I tu nawet mają dostęp do tej stacji benzynowej z jakiegoś powodu. Kurde, choć chyba, żeby zrobić te kopalnie tu... Tutaj też był, nie? Ale tutaj jakbyśmy sobie tu wyrównali, to tutaj też by mogła być ta kopalnia, tak szczerze powiedziawszy. I tu już dojście mogłoby być. Dwóch kopalni nie ma sensu, korzystających z tego samego złoża, chociaż ono się chyba nie wyczerpuje. Jeszcze? Dobra, to ja ją zrobię tu bliżej troszeczkę, tutaj będzie i tak więcej kapkę chyba tego uranu. No i jak będzie dojście ze stacji kolejowej, to będzie super. I mam wrażenie, że tutaj by się udało to zrobić. Tutaj sobie zrobimy piękną taką, kurde, kopalnię uranu. Super sprawa. Też taśmą można to przerzucać, ale taśmy... No takiej długiej tam nie będę robił. Tam tutaj zrobimy gdzieś, bo tu jest tak w miarę płasko, potrzebuje mnóstwo miejsca płaskiego, więc tutaj będzie elektrownia. Jedną z tych wiosek może przemianujemy na Czarnobyl, a zrobimy gdzieś potem Prypeć taką dla pracowników. Będzie elegancko, słuchajcie. A potem wprowadzą katastrofy losowe i się zesrały. Nie no, zobaczymy. Pewnie nie zdążę, bo już jest 90 rok, to już reaktory są po poprawkach i tak dalej, więc... Więc no. Drogę tutaj zrobimy. I niech budują te kopalnie w sumie, tylko że zobaczymy, czy jest dojście jeszcze tutaj, czy tutaj jakieś ścieżki trzeba zrobić. O, dojścia nie ma. Ale dla tego, no nie, chociaż, kurde, zaraz spróbujemy coś tutaj zrobić, tylko najpierw zrobimy ścieżkę, bo dobra, już od razu taką ścieżkę. Tutaj tak, tutaj sobie możemy ładnie przejść przez tory, nie ma żadnego problemu. Tutaj tak, tutaj tak. No i stąd jeszcze sobie przejdziemy. Dobra, teraz naprawdę jest dosyć, no tu zbyt stromo, no co za głupoty gadają. Jeszcze niedawno by się udało elegancką ścieżkę przerzucić, kurczę. Dobra, ale coś takiego może by było, może by dojście umożliwiło, chociaż pewnie nie. Uwaga! Nie ma, super. Jednak troszkę za daleko, no nic, ale dostęp będzie, nie wiem, z parkingów tutaj, albo zrobimy tutaj gdzieś przystanek autobusowy albo coś. Nie zobaczę, bo bezpośrednio będziemy tu ludzi dowozić. Nie wiem, ilu tu pracowników w ogóle się zmieści, mam nadzieję, że nie jakoś niesamowicie dużo. Ile to by to kosztowało? 3 miliony rubli? Dawaj. Stać mnie, kurde. Proszę bardzo, kopalnia uranu. O, trochę to potrwa. Dobra, to mi ich tam zostawimy. Zaraz będzie ciemno, więc tutaj teraz tak, wyrównywanie tego terenu będzie trwało bardzo długo. Bo jednak musi być tu idealnie... Aha, potrzebuję... O, super, super. No to w takim razie, jak ja tu potrzebuję wolnego spychacza, to ja sobie tutaj zrobię od razu biuro budowy takie potężne. I przy okazji tutaj od razu będą normalne pojazdy wszelakie, nie tylko spychacze sobie zrobimy. Gdzie by to zbudować, to biuro budowy? Tu gdzieś. To biuro też się zajmie od razu za oczywiście budowę tej elektrowni przy okazji, tylko im tam przypiszemy wszystkie źródła materiałów. I będzie elegancko. Ja bym to może w ogóle zaraz przy torach zrobił, na takiej górce, tutaj niech będzie. Gdzieś powiedzmy, że tutaj. 192 tysiące rubli, proszę bardzo. Co to dla mnie teraz? Kurde. To są jakieś grosze. Jezu, jak te drogi się teraz fajnie robi. Wy sobie nawet nie zdajecie sprawy, jakie to jest coraz dobre. Znaczy, jakby, no, nierówność terenu dalej, jakby ukształtowanie tych dróg potem na terenie, który nie jest idealnie prosty, pozostawia trochę do życzenia, ale i tak, no, jest trochę lepiej. Na pewno jeżeli chodzi o łuki jest lepiej, dużo lepiej. Się, kurde, irytowałem i robiłem tory ostatnio, w przedostatnim odcinku. Tyle torów zrobiłem i teraz by to lepiej szło, bo inny mechanizm jest, ale... O! Dobra, uwaga, spychacze. Dużej ilości naraz spychaczy. Kurde, od razu sobie kupimy tyle. Potem je oczywiście posprzedajemy. Jeszcze tutaj sobie teraz przypiszę wszystkie te rzeczy. Patrzcie, jak to się teraz bajecznie szybko wyrównuje tymi spychaczami. To chyba mam 20 spychaczy teraz kupionych. I to jest poezja, z jaką to prędkością teraz tu się, kurde, równa, tak? To ja mogę wyrównywać teren, ojej. Dobra, tutaj jeszcze troszeczkę sobie też wygryziemy bardziej i potem tam trzeba nadsypać. I zaraz będzie. Myślę, że wystarczy. Między tymi dwoma miasteczkami, znaczy wioskami właściwie do tej pory przynajmniej jeszcze.
Między tymi miastami tutaj cały ten teren to będzie teraz potężny przemysł nuklearny, jak to brzmi w ogóle, kurde. No, mamy dwie stacje kolejowe. Tutaj robotnicy prawdopodobnie jacyś może będą przyjeżdżali z Trzyżów, to by było całkiem wskazane. Natomiast stamtąd nikt nie będzie przyjeżdżał, bo wszyscy wysiadają przystanek wcześniej przy Hucie. Także tutaj jakaś prypeć, coś takiego by musiała serio powstać. Nie wiem, czy właśnie może zamiast tego Wawka Wyska to nazwiemy Prypeć po prostu, czy coś. Nikt mi się ta nazwa, słuchajcie, jakoś specjalnie nie podobała, wiecie co? Jak to się... Zaczekajcie. Dobra, szybkie googlowanko i to chyba tak się nazywa, także proszę bardzo. Mamy tutaj teraz Prypeć. Co prawda to tak inaczej trochę było, bo tam Prypeć, znaczy Czarnobyl to było takie większe miasto, w pobliżu którego, trochę dalej niż ja tutaj, w pobliżu którego powstała elektrownia atomowa w Czarnobylu, a potem zbudowali Prypeć zaraz obok, żeby... tej elektrowni zaraz obok, żeby tam mogli robotnicy mieszkać. Dlatego Prypeć jest bliżej elektrowni niż Czarnobyl, mimo tego, że elektrownia się nazywa, że w Czarnobylu. No. Także tutaj troszeczkę będziemy mieli nieścisłość taką historyczną, ale to i tak mamy 90, więc powiedzmy, że tu się już nic nie zgadza, także... No. I koncepcja była taka, że tu będą mieszkali pracownicy w elektrowni, która będzie tutaj, a tu będą całe te zakłady produkcji uranu i tu będą ludzie przyjeżdżali z Trzyżów, albo ewentualnie może mieszkali w Singapurze. Nie wiem, ale się zobaczy. W ogóle tak patrzę teraz i widzę, jeżeli chodzi o zanieczyszczenia, które tu akurat chyba aż tak jakby istotne nie są w tej chwili, to tak czy siak, elektrownia węglowa zanieczyszcza tutaj 40 ton na rok tych zanieczyszczeń. Elektrownia atomowa 14, to dużo większa i dużo wydajniejsza, więc niby fajnie, nie? Ale potem same ten przemysł, tutaj mamy 8 ton, tu mamy 8, tu mamy 26, tu mamy 34. Więc jakby i tak przebijemy dosyć skutecznie zanieczyszczenia pojedynczej elektrowni węglowej takimi potężnymi elektrowniami jądrowymi. Tutaj, jak widzicie, no, zmieszczą się raczej bez większych problemów, prawda? Potem gdzieś chłodnie kominowe poustawiamy obok. To trzeba potem podłączyć jeszcze takim parociągiem, bo tutaj teraz chyba w rurach są jeszcze takie rury chłodnicze. Proszę bardzo, także coś takiego jeszcze. To chyba nie dochodzi do stacji pomp jakoś tak, że ten... A! Jeszcze jedna rzecz się zmieniła. Jakby rurociągi można teraz usuwać po trochu. Nie trzeba całego, tylko tak kawałeczek można wystarczyć. To też jest fajne, bo rurociągi są straszliwie drogie w tej grze. No dobra, do tego musimy dostarczyć w sumie tylko dwie rzeczy, czyli te rudę uranu, no to bez problemu, bo to z kopalni po prostu. A tak nawiasem mówiąc, czy tu przypadkiem nie ma gdzieś złoża jeszcze? Akurat nie. Dobra, no to będziemy wozić gdzieś tamtąd. Może jeszcze coś gdzieś tu koło Trzyżów jest, albo co gdzieś w tych okolicach. Trzyżów, Wiraft, halo, gdzieś tutaj coś, ktoś? Ktoś coś? Nie, no to będziemy musieli zleżcie wozić, także kawałek świata sobie zwiedzi ta ruda uranu po drodze. No, ale myślę, że to żaden problem. Dobra. To tak, zakład wzbogacania i on potrzebuje tylko rudę uranu. Także spoko. Jakbyśmy tak wozili gdzieś z lewej strony czy z prawej strony rudę, tylko jeszcze gdzieś trzeba mieć chemikalia i magazyn na chemikalia. Może najpierw zrobię magazyn, w którym będą chemikalia i potem go sobie podłączymy do tych wszystkich budowli, które będą potrzebowały innych rzeczy. Chemikalia raczej wystarczy, jak tutaj będziemy wozić ciężarówką, mimo tego, że magazyn ma tor, to koleją chyba nie trzeba tego wozić. Chemikaliów ostatnio produkuje troszeczkę więcej niż nawet potrzebuje chyba, bo tam coś innego teraz zamula. Także spokojnie tutaj chemikalia będziemy sobie mogli przywozić. Dobra, ja to zrobię gdzieś tutaj. Tak gdzieś blisko toru w miarę. Na razie sobie zobaczymy, to jeszcze potem będzie pewnie przechodziło parę różnych koncepcji. A co to jest centrum dystrybucyjne, halo, tak właściwie? Ej, co to jest? Szteje to! To jakieś nowe coś jest, średnie centrum dystrybucji, małe. Nie wiem. Czy to jest coś, co ja robiłem jako zwykły magazyn, w sensie, że na przykład koło Wiraf czy Trzyżów jest taki zwykły magazyn, taki o. I z niego po prostu auta jeżdżą do poszczególnych sklepów, a tu nie wiem, czy to centrum dystrybucyjne robi to automatycznie, czy coś takiego? Ja se muszę zaraz zobaczyć. Czekajcie, ja tutaj zrobię takie małe centrum dystrybucyjne. Bo tutaj, tak nawiasem mówiąc, to może się przydać. Zrobimy je sobie tutaj koło remizy, co? Takie centrum dystrybucyjne. Chociaż nie, ono może być gdzieś tak bardziej na uboczu troszeczkę.
Bardziej na uboczu. To nie mam ubocza za bardzo żadnego. Niech będzie tutaj zaraz koło rozdzielni wysokiego napięcia, proszę bardzo. O, to jest dokładnie coś takiego. Potrzeba pojazdów, można tu kupić auta. Zamknięte skrzynie, otwarte skrzynie, chłodnie, cysterny. I dodać jakieś zadania. I jeżeli któryś sklep będzie miał mniej niż ileś procent, to wtedy dojedzie do niego ciężarówka. Tylko że jeszcze trzeba mieć magazyn też tak chyba swoją drogą, bo tutaj składu jakiegoś nie ma, tu tylko to... O, a to jest bardzo fajna rzecz, kurde! Aż z wrażenia zrobię tutaj duże centrum dystrybucyjne. Znaczy średnie, przepraszam, nie ma dużego. Średnie centrum dystrybucyjne i to jakiś magazyn. Chociaż... To samochody mogą właściwie jeździć z daleka w takim razie, jeżeli tutaj jest takie coś. Nie musi być magazynu gdzieś tutaj obok zaraz. Wolnej koparki, no koparki, nie mam, mam buldożerów 30. Zapierdzielają ładnie. Dobra, no zrobię tutaj takie średnie centrum dystrybucyjne, proszę bardzo. I ja tutaj sobie będę wykorzystywał, bo jak tutaj będzie miasto takie jakieś większe później w tym miejscu, no to hej, no. Trzeba będzie. Dobra. Dobra, to jednak jest na tyle upierdliwe, że chyba trzeba to zrobić przy samej elektrowni, bo potem chyba nie da się transportować tego paliwa uranowego, bo tutaj jest napisane, że to jest jakby zabezpieczenie wysoko radioaktywne, coś tam, i też żaden z pojazdów nie ma jakby, nie może przewozić tego paliwa, tak mi się wydaje, że wywrotkami można przewozić takie rzeczy jak, a to sobie w ogóle jakąś zajezdnię zrobię, tak czy siak się przyda. Pojazdami można przewozić rudę uranu i tam chyba to, co tam drugie po niej jest, ale nie da się niestety wozić chyba tego paliwa samego już później. I jeszcze tylko sobie sprawdzimy, double checknę sobie tylko troszeczkę tutaj, chociaż tutaj też mogę kupić pojazdy w sumie, na jedno wyjdzie. Tutaj no właśnie nie ma nic takiego. W wywrotce można przewozić na przykład rudę uranu właśnie. W otwartej skrzyni można przewozić tlenek uranu, ale w niczym nie mogę przewozić tego dalej, więc prawdopodobnie jedyne co to, może wózki widłowe, zresztą nawet sobie zaraz możemy zobaczyć, jest tutaj wózek widłowy chyba tutaj, czy nie da się tutaj zobaczyć wózek widłowy? Tu się nie da, to musiałbym zrobić jeszcze, ja wam pokażę, bo zaraz pewnie będą tutaj różne te, zbudujemy sobie takie coś, trudno. I co tam, jak tam, to może przewozić, co może przewozić? Tlenek uranu. No właśnie, nie może przewozić też paliwa gotowego. Także ten, może je się da zrobić, może rurą albo coś. Czekajcie, czy tutaj, czy ten, czy ta fabryka ma rurę? To, produkcja paliwa jądrowego. Nie ma wyjścia na rurę, ma tylko to te połączenia wewnętrzne. Także chyba tylko połączenia wewnętrzne połączone bezpośrednio zadziałają. Także to będzie musiało stać bezpośrednio za elektrownią. Więc to sobie zrobimy w następnym odcinku. Dziękuję za oglądanie, na razie.